chcieli chłopaki wywieźć zanętę na wodę, siadli dwóch na materac i materac się wywrócił. Tego nie widziałem momentu, jak się wywracał, tylko widziałem, jak zaczęli płynąć w tą stronę i materac odpływał w drugą stronę i mówią: Adam, ratuj, bo jestem ratownikiem petronurkiem. Nie zdążyłem, upłynąłem kawałek, widzę, że już się zanurzyli pod wodę, jak się wycofałem, poleciałem zadzwonić po karetkę, po policję i na tyle, dziękuję, więcej nie mam takich. Widziałem, że już poszli pod wodę i tyle. Dziękuję. Kiedy przyjechaliście tutaj? Godzina jakaś 11.30, a stało się godzina 13.30. Dokładnie nie jestem w stanie określić. Przyjechaliście na same ryby, tak? Tak, tak. Być? No i grilla my się chcieli zapalić, bo wie pan jak, na wodę jest sezon taki. Działania polegały na zlokalizowaniu i wydobyciu osób, które utonęły przed kilkoma godzinami. W akcji wzięło udział 6 nurków, którzy po spenetrowaniu na zaledwie jednego, następnie drugiego poszkodowanego. Jakieś przystrogi? Tak jak zawsze. Nie pływać na takich rzeczach jak pontoniki, takie te plastikowe, na których pisze, że jest do 400 cm, można tylko pływać w głębokości. Takie, tak samo takie materace, które są mordercami, prawda? Rozgrany człowiek padający do wody, nawet nie topi się wodą, co brakuje mu oddechu i się utopi na sucho. Ile trwała akcja poszukiwawcza? Akcja trwała około godziny. Co mogło być takim, nie wiem, przyczyną tego, jak oni tam spadli, co się mogło wydarzyć? Prawdopodobną przyczyną było to, że byli nagrzani, byli na tym wpadli. Pierwszy z nich zaczął tonąć, drugi próbował ratować i razem jako koledzy próbowali się uratować i niestety jeden z nich nie umiał pływać, więc złapał na pewno drugiego i poszli razem, bo byli bardzo blisko siebie.